chciałbym, żebyśmy zabrzmieli jak takie, wiesz, pogodzone byłe małżeństwo, które teraz sobie przyjaźnie podsumowuje lata. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że jak wspominamy o tych początkach i o tym takim pierwszym dancingowym wielkim składzie naszym, no to wiesz, nie wszyscy muszą wiedzieć, ale ty i ja wiemy, że to się po prostu to trochę implodowało w pewnym momencie, jakby byliśmy na tyle w innych trochę momentach naszych, wiesz, muzycznych żyć i aspiracji i, wiesz, projektów, że w pewnym momencie okazało się, że no nie jest nam po drodze, ale dlatego o tym wspominam, nie dlatego, żeby po prostu tutaj skupiać się na tym negatywnym momencie, ale jak kocham w ogóle ten element tej historii, że minęło trochę czasu i my znowu wróciliśmy do tego w mniejszym, takim trochę odchudzonym, skoncentrowanym składzie, który estetycznie, muzycznie już był gdzie indziej. I to, jak dobrze nam się zaczęło grać praktycznie natychmiast od tego momentu, kiedy padło pytanie, robimy to, jest ta osoba, ty i ja. I właściwie od pierwszego koncertu to było jasne, że idzie nam świetnie, więc dla mnie to jest taki zawsze, wydaje mi się, że na całe moje życie artystyczne wynoszę taką lekcję, że po prostu nawet jak coś po prostu w pewnym momencie rozwala się na kawałki i myślisz sobie, o Boże, nigdy w życiu więcej, to zawsze po prostu trzeba mieć otwartą furtkę w głowie, że z czegoś takiego nadal może powstać coś pięknego, co właściwie w tej chwili kontynuujemy to już dłużej niż ten pierwszy odcinek naszej współpracy trwał. Wydaje mi się, że nawet już wielokrotnie dłużej. Słuchaj, kiedyś była jeszcze taka tendencja, żeby traktować piosenkę jako dzieło sztuki. W tej chwili piosenka to jest ogórek, który jak się dobrze sprzeda, to jest ładna piosenka, jak się źle sprzeda, to jest zła piosenka. Żeby jak co dzień udział wziąć w potyczce.
walkę czułej dwojga serc w serdecznej wojnie zakochanych. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Inne piosenki inne pisał piosenki. Sobie kompletnie, a inne pisał innym. Mało tego, ja już tu niejednokrotnie podkreślałem, ale chyba nie tylko ja, że Wojtek był w moim pojęciu jedynym mężczyzną piszącym, który pisząc dla kobiet pisał z pozycji kobiety, tak jakby rozumiał psychikę i wnętrze kobiety. No może oprócz Chemara. No to chwilę wcześniej było. Chwilę wcześniej, no, ale jednak XX wiek. Te hity, o których właśnie mówisz i o których mamy w głowie ich no, wiele, to były głównie piosenki pisane na festiwal, do konkursu. Stawaliście z piosenkami do konkursów. A ponieważ jak niejednokrotnie Włodek podkreślał, że i Wojtek, i Włodek mieli duże sportowe, że jak grać, to wygrać. Tak. To pisali takie piosenki, które były efektowne, wartościowe i efektowne. Bo nie pamiętajmy o tym, albo Państwo może się dowiedzą o tym, że kiedyś premiery to były prawdziwe premiery. Nikt wcześniej tej piosenki nie słyszał na uszy. Teraz są promowane teledyski, no tak. Wcześniej i tak dalej. I ta piosenka na festiwalu, to ona musiała po prostu od razu obalić widza, żeby ją pokochał. A co to znaczy efektowne? Właśnie. Słuchaj, ja bym chciał powiedzieć, ja może posłużyłbym się przykładami. Mam parę przykładów. Na przykład zadzwonił do mnie, że trzeba napisać piosenkę dla Krysi Jandy. Już on ma tekst. Oczywiście jak zwykle, to nie było tak, że on mi dawał tekst albo że mi go przysyłał, tylko on musiał ten tekst mi sam przeczytać. Rozumiesz? No, on wypakował ten tekst. Ja kurczę, myślę zaraz, chyba niemożliwe. Chyba ja tego nie usłyszałem. Jak w końcu dostałem to na kartce, przeczytałem, ja myślę sobie, to jest nie do ruszenia. To jest tak napisane, że muzyka jedyne, co może zrobić, to może to zepsuć. Czyli on najpierw napisał tekst. Tak, ciekawe. Tak. Ja, no, słuchaj, tak, tylko ja miałem świadomość tego, że on poszedł już tak... napisał wiersz. Tak, napisał, poszedł taką górką, poleciał takim szaleństwem i czymś tak niezwykłym. Masz rację to. Znaczy, oczywiście on często pisał teksty z elementami poezji, ale to był wiersz. Akurat. To był wiersz, tylko napisany z takimi emocjami, że ja myślałem, że ja tutaj po prostu, ja tu polegnę. Ja po prostu zrobię coś takiego, co po czym będziemy mówiło fajny tekst, ale cholera z tą muzyką to już nie za bardzo. I ja musiałem dokonać pewnego zabiegu formalnego, który, ja się na początku tego wstydziłem, ale potem uznałem, że miałem rację. Ja musiałem zamordować część tekstu. Rozumiesz? Jak on na to zareagował? Kupił to od razu. Wiesz, ja przekazałem wszystkie emocje, te, którą przekazał w tekście, w muzyce również, tyle tylko, że musiałem to zrobić w takim tempie, żeby gdybym ja chciał przekazać wszystkie cudowności tego tekstu, tak żeby one były zrozumiałe od pierwszego razu, tej piosenki by nie było. Po prostu byłaby nudna, długa, rozleczona. Ja musiałem przekazać intencje, a nie każde słowo. Miałem sytuacje takie, kiedy udowadniałem ludziom, którzy przychodzili do mnie i słuchajcie, napisaliście genialną piosenkę, jakie genialne teksty. Mówię, słuchaj, połowy tekstu nie znasz. Jak? Każde słowo znam. Cytowałem fragmenty tekstu i ten człowiek mówił, ale tego tam nie ma. Nie ma? No to posłuchaj jeszcze raz. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja
dusza codziennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozrzesz mnie. Cudowna kłótnia wpół urwana, niedokończone zdań wymiano. Rozrzesz, rozrzesz mnie. Ach, życie, rozpal duszę mą boskona, do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fire. Rozpal mnie. Blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie. W świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze. Ogrzej. A świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS. Po staremu niezmiennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgodą, z którą rozstałam się tak młodo. Ogrzej, ogrzej mnie, rozrzesz mnie. Chwilo szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Rozrzesz mnie. Mój świecie, rozpal duszę moją aż do końca. Mój świecie, zamień duszę mą w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fire. Rozpal mnie. Słonecznikowa kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywo. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie. Miłości, której nie znam jeszcze, wiosennych bzów liliowym deszczem. Przyjdź i ogrzej mnie. Thank you.
twórca to jest ten, który musi tworzyć. Czemu płacą, czy nie? Twórca tworzy, bo jest twórcą. Rozumiesz? W tej chwili proporcje się odwróciły. O wiele większa część ludzi występuje i, nie powiem tworzy, układa rozmaite utwory po to, żeby zarobić. Oczywiście jest w dalszym ciągu garstka tych, którzy tworzą, bo muszą, bo nie mają wyjścia, rozumiesz? Ale proporcje są troszkę inne.